Kąt środkowy i kąt wpisany są oparte na tym samym łuku. Suma ich miar jest równa 180 stopni. Jaka jest miara kąta środkowego? Sytuacja opisana w treści zadania została przeze mnie narysowana tutaj na tym rysunku. Mamy oto właśnie kąt wpisany, a tutaj kąt środkowy, oba oparte na tym samym łuku, rozciągającym się od tego punktu na okręgu do tego punktu. Zależność pomiędzy kątami wpisanymi i środkowymi opartymi na tym samym łuku jest taka, że kąt wpisany, czyli ten, jest zawsze dwa razy mniejszy od kąta środkowego. No albo inaczej mówiąc, kąt środkowy jest dwa razy większy od kąta wpisanego opartego na tym samym łuku. Możemy zatem sobie oznaczyć na przykład kąt wpisany literką alfa, no a kąt środkowy, ponieważ będzie dwa razy większy, no to oznaczymy go sobie przez 2 alfa. No i teraz możemy napisać równanie wykorzystujące te oznaczenia. Wiemy, że suma miar kątów jest równa 180 stopni, zatem jeżeli dodamy do miary kąta wpisanego miarę kąta środkowego, to powinniśmy dostać 180, no to zapiszmy to. Alfa plus 2 alfa równa się 180 stopni. Czyli po lewej stronie mamy w sumie 3 alfa, no a po prawej 180 stopni. Zatem dzielimy równanie przez 3 i wychodzi, że alfa jest równe 60 stopni. W związku z tym pytają nas o to, jaka jest miara kąta środkowego. Miara kąta środkowego to 2 alfa, zatem 2 alfa to się równa 2 razy 60 stopni, czyli 120 stopni. Zatem zaznaczamy odpowiedź C.